Szanowni Państwo, właśnie zakończyliśmy pierwszą część spotkania Zgromadzenia Polsko-Mołdawskiego, to jest zgromadzenie parlamentarne. Kolejność spotkań wypadała na Warszawę. Niestety w zeszłym roku nie mogliśmy z powodu pandemii tego spotkania odbyć. Bardzo się cieszymy, że udało się to nam dzisiaj. Spotkaliśmy się z panem przewodniczącym zgromadzenia w parlamencie mołdawskim, ale także z posłami do parlamentu. Odbyliśmy parogodzinną dyskusję poświęconą kilku tematom, które obie strony uważały za najważniejsze. To jest kwestia reform administracyjnych w Mołdawii, to jest kwestia związana z polityką energetyczną, wreszcie problem bardzo poważny o charakterze jeszcze bardziej międzynarodowym niż te dwa poprzednie, to znaczy problem Naddniestrza i reintegracji Republiki Mołdawii. I wreszcie o tym rozmawialiśmy, o tym, co, w jaki sposób Polska może pomóc Mołdawii w jej drodze ku Zachodowi. Jesteśmy pod wrażeniem sukcesu, jakie siły prozachodnie odniosły w ostatnich wyborach, zarówno prezydenckich, jak i parlamentarnych, i uważamy, że to jest dobry moment, żeby przyspieszyć działania na rzecz przystąpienia Mołdawii do Unii Europejskiej, co wymaga też zdecydowanych kroków ze strony Unii Europejskiej, co mamy nadzieję nastąpi. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Vă mulțumesc mult, domnule Terlețchi, în primul rând pentru faptul că ne-ați fost astăzi o gazdă atât de primitoare în cadrul Comitetului Parlamentar Republica Moldova, Republica Polonia. Dziękuję, panie marszałku, że przyjęliście nas tak wspaniale w ramach naszego wspólnego zgromadzenia parlamentarnego. În urma schimbărilor politice care s-au întâmplat la Chișinău, în urma alegerilor parlamentare din această vară, avem o majoritate politică stabilă la Chișinău, o majoritate pro-europeană, care își dorește să valorifice plenar relațiile cu Uniunea Europeană și cu bunii noștri prieteni, inclusiv din Republica Polonă. Na skutek sukcesu w wyborach mamy stabilną większość w parlamencie mołdawskim i mamy stabilną większość, która, co najważniejsze, chce sfinalizować wszystkie procesy integracji europejskiej oraz odpowiada się zdecydowanie za współpracą z Polską. Avem deschiderea totală a partenerilor noștri din Polonia, avem un sprijin politic și economic generos și dorim să valorificăm această deschidere în interesul cetățenilor Republicii Moldova. W interesie naszych obywateli chcemy wykorzystać otwartość i hojność naszych partnerów polskich i współpracować w dalekiej perspektywie. În pofida circumstanțelor complicate în regiune, atât din cauza pandemiei, cât și sub alte aspecte, prietenii se cunosc la nevoie și Republica Polonă ne-a venit în ajutor și în contextul crizei gazelor, și în contextul crizei pandemice. Przyjaciela poznaje się w biedzie, w tej trudnej sytuacji, również pandemicznej, w kontekście kryzysu energetycznego. Cieszyliśmy się z wielkiego wsparcia i pomocy Polski. Contăm în continuare pe fortificarea relațiilor dintre Republica Moldova și Republica Polonia, inclusiv pe platforma parlamentară. Liczymy na dalszy rozwój bilateralnych stosunków, również na tej platformie parlamentarnej. Așa încât să putem fortifica nu doar relațiile politice, dar și relațiile economice și să putem valorifica sprijinul de care se bucură Republica Moldova din partea Republicii Polonia, dovadă fiind vizitele de nivel înalt care s-au întâmplat în ultimele luni. Chcemy wykorzystać tą szansę nie tylko na poziomie politycznym, lecz również gospodarczym i wykorzystać też impet, którym nasza współpraca się cieszy w kontekście wizyt na najwyższym poziomie ostatnich miesięcy.
și mizăm foarte mult pe sprijinul partenerilor noștri polonezi și în contextul aspirațiilor europene pe care le are Republica Moldova. Liczymy na wsparcie naszych partnerów polskich również w kontekście aspiracji europejskich Mołdawii. Astăzi am avut parte de un comitet parlamentar productiv, am dezbătut o serie întreagă de probleme, de problematica care a fost enunțată de către domnul Terlecki. Mieliśmy dziś owocną rozmowę w ramach problematyki, o której wspominał pan marszałek Terlecki. Și în timpul care urmează, până la următoarea întâlnire care va avea loc la Chișinău, vom valorifica aceste oportunități care s-au deschis în urma schimbărilor politice care s-au întâmplat la Chișinău. W najbliższej przyszłości, czekając na nasze następne spotkanie w Kiszyniowie, postaramy się wykorzystać w pełni szansę, którą mamy w kontekście nowego otwarcia politycznego w Kiszyniowie. I mulțumim domnului Terlecki încă o dată pentru faptul că a găzduit această întâlnire productivă și îl așteptăm cu drag la Chișinău. Dziękujemy panu marszałkowi Terleckiemu za zorganizowanie tych owocnych dyskusji. Czekamy na pana, panie marszałku, w Kiszyniowie. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Czy jakieś pytania macie państwo? Jeżeli nie, dziękujemy bardzo.